U podnóża zamkowego wzgórza, na niewielkim kopcu, znajduje się owiana legendą tajemnicza kolumna toskańska. Historia zabytku sięga roku 1683, kiedy to hrabia Anastazy Miączyński, pułkownik Jego Królewskiej Mości, powraca ze słynnej bitwy pod Wiedniem. Brak jest zapisów, że wzniesiona została jako wotum powrotu z odsieczy wiedeńskiej. Jednak wiek XVII to czas, w którym przywrócono modę na antyk. Na przykład w Rzymie papież Paweł polecił ustawić kolumnę koryncką z bazyliki Maksencjusza i Konstantyna z lat 308-312 na placu przed bazyliką Santa Maria Maggiore w roku 1614. Zawieprzycka kolumna jest wysoka na około 5 metrów, o prostym kapitelu zwieńczona żelaznym krzyżem. Obiekty tego typu były wówczas bardzo popularne na ziemiach polskich. Często upamiętniały ważne wydarzenia. Istnieje legenda związana z ową kolumną, opisana w opowiadaniu Aleksandra Augusta Ferdynanda von Oppeln-Bronikowskiego, wydanym w 1825 roku pod tytułem Das Schloss M. Eberfluss. Według autora opowiadania, kasztelan lubelski Jan Nepomucen Granowski, którego postać faktycznie miała być ówczesnym właścicielem majątku Anastazy Miączyńskim. Miał on walczyć pod Wiedniem wokół samego króla Jana III Sobieskiego. W nagrodę za zasługi otrzymał od króla majątek oraz 2000 jeńców tureckich, wśród których znaleźli się także pojmani do niewoli przez Turków jeńcy z Macedonii, piękna Greczynka Teofania i jej narzeczony Laskaris. Według prawa byli nielegalnie przetrzymywani przez magnata. Pewnego razu właściciel majątku Granowski zauważył piękną Greczynkę i od razu wpadła mu w oko. Ów szlachcic zapragnął jej jako swojej nałożnicy, jednak ta stanowczo go odrzuciła. Gdy kasztelan Granowski dowiedział się, że wśród jeńców znajduje się jej umiłowany, by posiąść Greczynkę, posunął się do szantażu. Znęcał się fizycznie nad jej ukochanym Laskarisem, licząc, że dziewczyna ulegnie. Upór zakochanej wzbudzał coraz większy gniew. Tym samym tortury stawały się coraz cięższe. Gdy to nie pomogło, kasztelan zdecydował, że kochankowie zostaną na zawsze razem i rozkazał zamurować parę w ciemnych lochach. Podobno przez długi czas trzymano ich tam żywcem, karmiąc chlebem i wodą. Historia takiego okrucieństwa szybko opuściła mury zamku i rozeszła się po okolicy. Traf chciał, że wędrujący po Polsce brat Greczynki, Heraklius, usłyszał nieszczęśliwą historię o jakiejś więzionej Greczynce. Po długim czasie dotarł do podlubelskich Zawieprzyc, gdzie zastał plac budowy. Wówczas stary zamek był przebudowany na piękną rezydencję. Budowano także nową kaplicę. Podając się za włoskiego malarza Andrea di Pella, dostał zlecenie od kasztelana Granowskiego na wykończenie malowideł w świeżo ukończonej kaplicy pałacowej. Fałszywy malarz miał jedną prośbę, by nikt mu nie przeszkadzał ani nie oglądał dzieła przed ukończeniem. Rok trwały prace, a ich efekt wprawił kasztelana Granowskiego w osłupienie i przerażenie. Zamiast ujrzeć obraz przedstawiający jego chwałę i dostojność, zobaczył swoją podróż do piekieł. Niezwykle realistyczne malowidła, a na nich piękną karocę z magnatem w środku, ciągniętą przez diabły, wprost w czeluścia piekielne. Patrząc na malowidła, kasztelan stał jak zahipnotyzowany. Tajemniczy malarz wyznał Granowskiemu prawdę, że jest bratem zamurowanej Greczynki. Rozwścieczony kasztelan kazał marszałkowi Marcinowi Śliwce, by żywcem zamurować malarza w pobliżu lochów, gdzie spoczywały ciała zmarłych kochanków. Z czasem wydobyto zwłoki pięknej Greczynki i jej ukochanego. Następnie złożono do mogiły, która była kopcem pod kolumną. Zapomniano natomiast o szczątkach brata, który po wielu latach odnalazł niestety zamordowaną już siostrę. Podobno w cichą noc zdaje się słyszeć jęki zamurowanego w zasypanych dziś lochach nieszczęśnika.